Narodowy Bank Polski, czyli NBP, to jak wielki bank dla całej Polski. Jest odpowiedzialny za polskie pieniądze. NBP dba o to, aby system pieniężny w Polsce był stabilny i działał sprawnie. Wyobraź sobie NBP jako kapitana statku. Kapitan kieruje statkiem, aby zapewnić mu bezpieczeństwo i utrzymać go na kursie. NBP robi to samo z polskim systemem pieniężnym. Jedną z najważniejszych rzeczy, które robi NBP, jest ustalanie kursów walutowych. Kursy walutowe informują nas, ile jedna waluta jest warta w innej walucie. Na przykład, ile złotych polskich potrzebujesz, aby kupić 1 euro. NBP ustala te kursy codziennie, biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak sytuacja w gospodarce światowej oraz sytuacja gospodarcza Polski. Kursy walutowe są ważne, ponieważ wpływają na ceny towarów i usług. Kursy walutowe określają, ile jedna waluta jest warta w stosunku do innej. To ma ogromne znaczenie dla handlu międzynarodowego, inwestycji i podróży. Kiedy polski złoty jest mocny, możemy kupić więcej zagranicznych towarów i usług. Silny złoty oznacza, że nasze pieniądze mają większą wartość za granicą, co sprawia, że importowane produkty są tańsze. Na przykład, wyobraź sobie, że złoty jest mocny w stosunku do euro. To oznacza, że za jednego złotego możemy dostać więcej euro, co jest korzystne dla polskich konsumentów. Oznacza to, że Polacy mogą kupować więcej rzeczy z krajów strefy euro. Mogą cieszyć się niższymi cenami na produkty takie jak elektronika, odzież i żywność, które są importowane z tych krajów. Oznacza to również, że podróżowanie do tych krajów staje się tańsze. Polacy mogą planować wakacje w Europie, wydając mniej pieniędzy na zakwaterowanie, jedzenie i atrakcje turystyczne. Silny złoty sprawia, że podróże są bardziej dostępne dla większej liczby osób. Przyjrzyjmy się kursom walutowym ustalonym przez NBP 6 listopada 2024 roku. Są to kursy dla trzech głównych walut – euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Tego dnia 1 euro było warte złotych polskich, 1 dolar amerykański był wart złotych polskich, a 1 frank szwajcarski był wart złotych polskich. Sekcja piąta. Euro. Co wpłynęło na jego wartość? Szereg czynników mogło wpłynąć na wartość euro 6 listopada 2024 roku. Jednym z ważnych czynników jest sytuacja gospodarcza w strefie euro. Jeśli gospodarka strefy euro ma się dobrze, euro zazwyczaj się umacnia. Ale jeśli strefa euro stoi w obliczu problemów, euro może się osłabić. Sekcja szósta. Dolar amerykański – bezpieczna przystań. Dolar amerykański jest często postrzegany jako waluta bezpiecznej przystani. Jest to waluta, do której inwestorzy zwracają się w czasach niepewności i globalnych zawirowań. W czasach dużej niepewności na świecie inwestorzy często zwracają się w stronę dolara amerykańskiego. Jest to szczególnie widoczne podczas kryzysów finansowych, wojen czy innych globalnych wydarzeń, które mogą wpłynąć na stabilność rynków. Dzieje się tak, ponieważ gospodarka amerykańska jest zazwyczaj postrzegana jako stabilna i niezawodna. Amerykański system finansowy z jego głębokimi rynkami kapitałowymi i silnymi instytucjami daje inwestorom poczucie bezpieczeństwa. Tak więc wydarzenia dziejące się na świecie, takie jak napięcia polityczne czy kryzysy gospodarcze, mogą wpływać na wartość dolara amerykańskiego. Wzrost napięć międzynarodowych, zmiany w polityce handlowej, a nawet klęski żywiołowe mogą prowadzić do wzrostu popytu na dolara. Inwestorzy szukają wtedy bezpiecznego schronienia dla swoich aktywów, a dolar amerykański często spełnia tę rolę. Sekcja siódma. Frank szwajcarski. Stabilność w czasach niepewności. Frank szwajcarski to kolejna waluta często postrzegana jako bezpieczna przystań. Szwajcaria ma długą historię stabilności politycznej i gospodarczej. To sprawia, że frank szwajcarski jest atrakcyjny dla inwestorów w czasach niepewności.
Podobnie jak w przypadku dolara amerykańskiego, wydarzenia na świecie mogą znacząco wpływać na wartość franka szwajcarskiego. Sekcja 8. Jak te kursy walutowe wpływają na Polskę? Te kursy walutowe mają duży wpływ na polską gospodarkę. Na przykład Polska importuje wiele towarów z krajów strefy euro. Jeśli euro jest mocne, import tych towarów kosztuje polskie firmy więcej pieniędzy. To może prowadzić do wyższych cen dla wszystkich w Polsce. Sekcja 9. Wygrani i przegrani. Zmiany kursów walutowych mogą stworzyć wygranych i przegranych. Na przykład, jeśli złoty osłabi się w stosunku do dolara amerykańskiego, skorzystają na tym polskie firmy eksportujące towary do USA. Ich produkty stają się tańsze dla amerykańskich kupujących. Z drugiej strony, Polacy, którzy chcą podróżować do USA, mogą uznać to za droższe. Sekcja 10. Czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości? Przewidywanie kursów walutowych jest trudne. Wymaga to analizy wielu zmiennych, takich jak polityka monetarna, sytuacja gospodarcza, a nawet wydarzenia geopolityczne. Wiele czynników może wpływać na ich wartość. Na przykład zmiany stóp procentowych przez banki centralne mogą znacząco wpłynąć na kursy walut. Jednak patrząc na trendy światowe i sytuację gospodarczą Polski, możemy pokusić się o pewne przypuszczenia. Polska gospodarka jest silnie powiązana z gospodarką strefy euro, co oznacza, że zmiany w strefie euro mogą mieć bezpośredni wpływ na złotego. Na przykład, jeśli spodziewamy się osłabienia gospodarki strefy euro, euro może również osłabić się w stosunku do złotego. To może być wynikiem spadku zaufania inwestorów do euro i przeniesienia kapitału do bardziej stabilnych walut. Lub, jeśli globalna niepewność wzrośnie, możemy zobaczyć umocnienie dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Te waluty są często postrzegane jako bezpieczne przystanie w czasach kryzysu, co sprawia, że inwestorzy chętniej w nie inwestują. Warto również zwrócić uwagę na inne czynniki, takie jak ceny surowców, które mogą wpływać na kursy walut. Na przykład wzrost cen ropy naftowej może wpłynąć na umocnienie walut krajów eksportujących ropę. Podsumowując, przewidywanie przyszłych kursów walutowych wymaga kompleksowej analizy wielu zmiennych. Chociaż nie możemy być pewni, co przyniesie przyszłość, możemy przygotować się na różne scenariusze, analizując obecne trendy i czynniki wpływające na rynek. Sekcja 11. Podsumowanie. Kursy walutowe stale się zmieniają dynamicznie. Zrozumienie, co napędza te zmiany, jest bardzo ważne dla każdego. Może nam to pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących naszych pieniędzy i inwestycji. Będąc na bieżąco z wydarzeniami na świecie i polityką gospodarczą, możemy skuteczniej poruszać się w świecie kursów walutowych.